100 lat, 100 lat! Tak, w tym odcinku Szawy Fana klub, który w tym roku obchodzi swoje 100. urodziny, a jest nim hiszpańska Walencja. Zostawcie więc suba z dzwonkiem, bo za chwilę pokażę wam moją koszulkę Walencji i ciekawostki. Przezwisko Walencji to nie toperze. W historii Ligi Hiszpańskiej lepsze od Walencji są tylko Real, Barcelona i Atletico Madryt. Walencję pamiętam przede wszystkim z dwóch finałów Ligi Mistrzów z rzędu i to obu przegranych, najpierw z Realem, a potem pokarnych z Bayernem. Walencja należała do grupy G14, czyli najlepszych 18 klubów, które miały ważny głos w rozmowach z UEFA i FIFA. Walencja występuje na stadionie Mestalla. Pomysł powstania nowego stadionu Mestalla ruszył jeszcze w 2007, jednak prace budowlane wstrzymano i obecnie mówi się o otwarciu nowego obiektu Walencji najwcześniej w przyszłym roku. Co ciekawe, Mestalla jest obecnie najstarszym stadionem drużyn z La Liga. Wybudowano go w 1923. W Hiszpanii więcej kibiców od Walencji ma tylko Real i Barca. Walencja angażuje się też w sporty motorowe, wspierając m.in. Formułę 1 i MotoGP. Pierwszego prezesa Walencji wybrano po rzucie monetą, czyli grze orzeł czy reszka. W 2013 roku DC Comics chciało pozwać Walencję za to, że nowa wersja klubowego nietoperza przypominała tego z Batmana. A to już Szawa Fana i moja koszulka Walencji. To pierwszy biały cieniowany strój z sezonu 2004-05, czyli tego, w którym wygrali Super Puchar Europy, pokonując Porto. Najważniejsze jest tu oczywiście znajdujące się na środku logo klubu, sponsora i będące lekko wyżej logo Nike. Na rękawie mamy natomiast naszywkę Ligi Hiszpańskiej. Całości dopełnia pomarańczowy pasek, a z tyłu czarny element, na którym znajdowały się nazwiska zawodników. To co dalej? Prośba o suba z dzwonem, to się przekonacie. A teraz już do usłyszenia w Szawie Fana.